Przed nami zadanie z naszego portalu. Mamy tutaj rozwinięcie w szereg potęgowy funkcji 1 przez 1 minus x, tak? Czyli to jest 1 plus x plus x kwadrat i tak dalej. No i to jest dobrze znany nam tutaj szereg geometryczny, który wiemy, że jest zbieżny dla modułu x mniejszego od 1, no czyli x należy do otwartego przedziału od minus 1 do 1. I teraz korzystając z tego faktu mamy znaleźć funkcję, której rozwinięcie w szereg Maclaurena wynosi, no i tu mamy pewien nowy szereg, no i mamy tutaj do wyboru pewną ilość funkcji. No całkiem dużo ich mamy, prawda? 6 funkcji, no i musimy odpowiedzieć na pytanie, która to funkcja, której funkcji to jest rozwinięcie w szereg Maclaurena. Dobrze, więc może tutaj przypatrzmy się bliżej temu zadaniu. No więc pewnie musimy jakoś ten szereg powiązać z tym danym szeregiem, no i być może to pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie. Zobaczmy, może tu są jakieś minusy, więc ja może zapiszę to tak, że minus wyłączę sobie przed nawias i tu mamy taki szereg x plus x kwadrat przez 2 plus x do trzeciej przez 3, potem jest, prawda, x do n przez n, czyli x do czwartej przez 4 plus i tak dalej. To jest ten nasz szereg. No i teraz popatrzmy, porównajmy kolejno wyrazy, tak? Pierwszym wyrazem tu jest 1, tu jest x, tak? No to na przykład związek między jednym a drugim jest taki, że 1 to jest pochodna x, albo inaczej, x jest funkcją pierwotną, pewną funkcją pierwotną do funkcji stałej równej 1. No dobrze, czy ta zależność zachodzi również dla nas drugich wyrazów? No i widzimy, że tak, prawda? Pochodna x kwadrat przez 2 to jest x, czyli pochodna drugiego wyrazu tego szeregu to jest drugi wyraz tego naszego danego szeregu. Następnie mamy x kwadrat i znowuż x kwadrat to jest pochodna x do trzeciej przez 3. Aha, może tak, może nazwijmy to g od x i spróbujmy zapisać to, co właśnie żeśmy dostrzegli, że g od x to jest minus, może otworzę nawias i tu będę wypisywał. Otóż x to jest całka od 0 do 1 z funkcji stałej równej 1, no i będę całkował po t na przykład. Zmienna całkowania będzie się nazywała t. Przepraszam, to jest nie od 0 do 1, tylko od 0 do x oczywiście. Tu jest całka od 0 do x z funkcji stałej równej 1. Tak, to jest x. No, potem mamy następny człon, x kwadrat przez 2. No to x kwadrat przez 2 to jest znowuż całka od 0 do x z drugiego wyrazu tego naszego danego szeregu, czyli z t dt. Może to będzie dt. No, to jest x kwadrat przez 2. Następny wyraz to jest znowuż całka od 0 do x z następnego wyrazu naszego szeregu, czyli z t kwadrat dt. Plus trzy kropeczki. I tak dalej. No dobrze, ale wiemy, czyli możemy zapisać to w następującej postaci. To jest minus, tu będzie suma, widzimy, że tutaj mamy tę suma od no, n równego 0 do nieskończoności i mamy tutaj każdy wyraz tego naszego szeregu, to jest całka od 0 do x z no, t do n tej, prawda? Z odpowiednich wyrazów tego szeregu, z t do n tej dt. No dobrze, i teraz co? Gdybyśmy mogli zamienić tę całkę, ten znak całki ze znakiem sumy, to my wiemy, ile wynosi suma tego szeregu geometrycznego. Tu jest tu napisane. Czyli ta nasza funkcja g od x by była całką, wtedy korzystając z tej równości, moglibyśmy przepisać to g od x jako całkę z lewej strony. No i teraz właśnie powstaje pytanie, czy prawdą jest, że to by była całka od 0 do x z sumy, no jeszcze minus mamy tutaj, sumy od n równego 0 do nieskończoności z t do n tej dt. Czyli innymi słowy, czy szereg potęgowy można całkować wyraz po wyrazie.
No i to w jednym z filmów o tym mówiłem, teraz jeszcze raz przytoczę tutaj twierdzenie, które mówi, że tak możemy zrobić. Otóż jeżeli mamy szereg potęgowy i on jest zbieżny, mamy jego promień zbieżności, to ta funkcja, całka z tej funkcji, czyli funkcja pierwotna, to jest pewna szczyta, prawda? Ta całka oznaczona od 0 do x, to jest funkcja pierwotna, taka, która w zerze jest 0. No, wiemy, że funkcja pierwotna no, nie jest określona jednoznacznie, więc tutaj wybieramy pewną szczególną funkcję pierwotną, która jest dana pewnym szczególnym szeregiem potęgowym. Za chwilę zobaczymy. Czyli scałkując tę funkcję od 0 do x, czyli ta funkcja jest dana tym szeregiem, mogę zamienić porządek sumowania i całkowania. Prawda? Czyli całka z tej funkcji to jest, mogę ten szereg scałkować wyraz po wyrazie, no i to jest po prostu nowy szereg, który jest dany, ma współczynniki takie an przez n plus 1 i mogę to zrobić, jeżeli jestem wewnątrz obszaru zbieżności, czyli dla modułu x mniejszego od r. Czyli rzeczywiście ja mogę tutaj przeciągnąć tę równość i napisać, że to jest minus całka od 0 do x, no i wykorzystać, prawda? Wiem, ile wynosi ta suma tego szeregu, a mianowicie to jest 1 przez 1 minus t dt. Czyli jeszcze kawałek ciągnąc, to jest może ten minus całka od 0 do x z minus 1 przez 1 minus t dt. No to co, całka z funkcji 1 przez t to jest logarytm, więc a minus 1 to jest akurat pochodna mianownika, prawda? Czyli ta całka to jest logarytm naturalny moduł 1 minus t, jeden moduł, i to wszystko jest obliczone w granicach od 0 do x. No i to liczymy w punkcie x równym, to mam tak, logarytm naturalny 1 minus x moduł minus logarytm naturalny moduł jedynki, to jest 0. No ale to jest ta formuła, oczywiście mogę to zrobić dla, czyli tutaj muszę zaznaczyć, moduł x mniejszy od 1. Wobec tego, jeżeli moduł x jest mniejszy od 1, to tutaj to wyrażenie 1 minus x jest dodatnie i mogę ten moduł opuścić, czyli to jest logarytm 1 minus x. Zatem ta funkcja g od x to jest logarytm 1 minus x. No i teraz sprawdźmy jeszcze, wróćmy tutaj, czyli to był logarytm 1 minus x, czyli odpowiedź ta. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.